Szczęść Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak, ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Ta Ewangelia jest trudną Ewangelią. Bo Jezus mówi wprost: powtórzycie ten sam los, co i ja. Jeśli chcecie pójść za mną i być jak ja, to się nie da bez krzyża. To znaczy, że z powodu mnie, mojej Ewangelii, stylu życia, do którego zapraszam, ludzie się od was odwrócą. Nawet najbliżsi nie będą was rozumieli. To jest normalny los ucznia. I na to trzeba się przygotować. Ceną, którą płacisz za bycie uczniem Jezusa, może być wysoka. To jest zmiana całego twojego życia. Ale warto. Warto pójść za Jezusem i być Jego uczniem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.